pomyliłam. Duchowa aktywistka, trener życia, mówca motywacyjny, uzdrowiciel energii, regresji przyszłych żyć, terapeuta, nauczyciel, autorka i artystka. Wywiad na temat kobiecości. Laura, jestem bardzo podekscytowana, że zdecydowałaś się, aby nagrać to wideo, ten wywiad, tą rozmowę na temat kobiecości, seksualności, na temat tego, jak my widzimy siebie, samych siebie. I wiem, że napisałaś książkę na temat swojej historii i wiem, że twoje życie jest przepełnione różnymi doświadczeniami. I mnie ciekawi bardzo ten moment, kiedy powiedziałaś sobie, chcę zmienić swoje życie. Co to był za moment? Jaki moment był jednym z najważniejszych dla ciebie, aby zacząć zmieniać swoje życie, kiedy zaczęłaś żyć zupełnie inaczej? To może być trochę szokujące dla twoich widzów, ale był taki okres czasu w moim życiu, kiedy wszystko szło nie tak. Moje małżeństwo nie było w dobrej kondycji, miałam dziecko ze specjalnymi potrzebami, to było bardzo trudne. Wydawało się, że wszystko idzie źle, nie tak i nie byłam szczęśliwa. Miałam pewne doświadczenie w trakcie, kiedy spożywałam posiłek i to może zabrzmieć bardzo dziwnie, ja sądziłam, że po prostu zwariowałam, kiedy wilk wyszedł z moich ust i zjadł jedzenie, złapał jedzenie, ja wtedy rozejrzałam się i pomyślałam, o co chodzi, co się wydarzyło, czy ja zwariowałam, więc po prostu to zignorowałam i zwizualizowałam sobie tego wilka i ugryzłam kolejny kawałek tego jedzenia, zobaczyłam znów tego wilka, który pożera moje jedzenie, więc sądziłam, że po prostu zwariowałam. Rozmawiałam z moją przyjaciółką, która jest pielęgniarką psychiatryczną, i ona powiedziała, że wydaje mi się, że może powinnaś sobie zrobić prześwietlenie tomograficzne, więc ja byłam wciąż w tym czasie na początku rozumienia duchowości i wszystkiego. Miesiąc wcześniej byłam z wizytą u szamana na sesji uzdrawiającej i to była dosyć zabawna rzecz. Po tym doświadczeniu, które mi się przytrafiło, zadzwoniłam do niego, do tego szamana i powiedziałam mu, to może wydać się bardzo szalone i opowiedziałam mu, co mi się przytrafiło. I on powiedział, pozwól, że zadam ci pytanie, czy robisz w życiu to, co pragniesz robić? A ja odpowiedziałam, nie, absolutnie nie, jestem bardzo nieszczęśliwa. I on wtedy powiedział, kiedy wilk do ciebie przychodzi, bez względu na to, w jaki sposób się to dzieje, czy widzisz go, czy wyobrażasz go sobie, to oznacza, że nastąpił czas, abyś przyjrzała się swojemu życiu. To jest czas, aby dokonać zmiany. To jest moment, aby zmienić swoje życie. Więc zaczęłam rozmawiać z nim na temat tego, co pragnę robić. Ja zawsze kierowałam się intuicją, zawsze czytałam w myślach innych ludzi, widziałam przyszłość, temu podobne rzeczy. Powiedziałam mu, wiesz, chciałabym pomagać ludziom. Zaczęłam opowiadać mu o tym, że zawsze do mnie przychodziło wielu przyjaciół, ja dawałam im rady, ponieważ intuicyjnie wiedziałam, jak im pomóc. A on powiedział, zapytał się, czy kiedykolwiek myślałaś o tym, aby być uzdrawicielem? A ja odpowiedziałam, tak, tak, wydaje mi się, że nim jestem i chciałabym zacząć to robić. On odpowiedział mi, abym zdobyła certyfikaty w każdym miejscu, gdzie będę się uczyć i musisz przejść przez kilka treningów i zdobyć kilka certyfikatów. Ja zapytałam się go, w jaki sposób mogę to zrobić? On powiedział, ja jestem szamanem i uzdrawicielem energii, ja mogę ciebie uczyć. Więc skończyło się na tym, że uczyłam się od niego przez ponad rok czasu, w każdym tygodniu przez cały rok i to zmieniło moje życie, a dzisiaj wiem, jak medytować, nauczyłam się na temat energii, nauczyłam się na temat wszechświata i o co chodzi w naszym życiu, po co tu jesteśmy. I w trakcie tego okresu czasu, jakimś cudem, wiele rzeczy się wydarzyło. Zaczęłam mieć wgląd w swoje życie. Zaczęłam zmieniać moje życie, rozumiejąc, że wszystko, co do nas przychodzi, wszystkie trudności są po prostu lekcjami. I my tak naprawdę planujemy je, zanim przyjdziemy do tego ciała. Odbywa się to w taki sposób, tyle chcę urosnąć i to jest ilość lekcji, jakie chcę przyjąć. Więc jest pewna korelacja pomiędzy lekcjami i wzrostem, więc zaczęłam studiować razem z nim. I w trakcie moich pierwszych lekcji, kilku miesięcy, dowiedziałam się, że jestem w trzecim stadium raka piersi. I nie rozłościło mnie to. To było coś, co widziałam, że jest lekcją. I w zasadzie wiedziałam, że przez to przejdę. Zrobię wszystko, co trzeba zrobić. Będę zażywać wszystkie leki, będę kontynuować moją edukację i w duchowości. Powiedziałaś, że ten symboliczny wilk
że jest symbolem zmiany, tak? Jeśli widzisz wilka, to jest to coś symbolicznego. Więc to jest według amerykańskich Indian, ich system przekonań, mówi, iż zwierzęta są medycyną. Więc jeśli widzisz motyla, to jest totem i motyl ma jakieś konkretne znaczenie. I dzień przed moim planowanym przelotem do Polski usiadłam w mojej kuchni przed moim domem. Zleciało się 30-40 czarnych wron. I powiedziałam, o mój Boże, w momencie kiedy usiadłam, aby popatrzeć się na nie, to one wszystkie w tym momencie odleciały. To było coś totalnie nadzwyczajnego przed moim domem, przed moją kuchnią. Więc szybko sprawdziłam, jaka jest symbolika czarnej wrony i to była ta niesamowita wiadomość dla mnie. I właśnie w trakcie, kiedy robię sesje uzdrawiania dla ludzi, często widzę zwierzęta i mówię im, jakie to zwierzę, a wtedy sprawdzamy jego znaczenie. Ich reakcja jest, o mój Boże, to jest właśnie to, co się dzieje w moim życiu. Więc to jest powrót do indiańskiej ludowej medycyny, gdzie natura jest twoim nauczycielem, więc zwierzęta są twoim nauczycielem. Kiedy widzisz coś, widzisz jelenia, motyla albo pióra, to wszystko są wiadomości, które mają ci pomóc czegoś się nauczyć. To jest jedna z idei, w które wierzę. Więc ten rak piersi to również był pewnego rodzaju symbol, ponieważ dla kobiety piersi są czymś bardzo ważnym. Myślimy w takich kategoriach, że to dotyczy naszej kobiecości i jest to bardzo ważne, tak myślę, że to ty się ze mną zgodzisz. Tak, masz całkowitą rację, ponieważ kiedy rak piersi dotyka kobiety, to naprawdę dotyczy miłości do samej siebie. To naprawdę dotyczy kochania siebie samej. Ja miałam różnego rodzaju choroby wcześniej, miałam usunięte nerki i to była taka informacja, hej, obudź się, nie kochasz siebie, robisz wszystko dla wszystkich dookoła, ale nie robisz nic dla siebie. I ludzie myślą, że jeżeli będą myśleli o sobie, to będą samolubni. I nie jesteś samolubny. Musisz pielęgnować i kochać swoją duszę, a wtedy dopiero możesz kochać innych. Więc kiedy okazało się, że mam raka piersi, mój nauczyciel powiedział mi, jak myślisz, co to dla ciebie oznacza? A ja odpowiedziałam, myślę, że chodzi o to, abym pokochała siebie i postawiła siebie na pierwszym miejscu. I to absolutnie właśnie tego dotyczyło. Absolutnie była to lekcja i niesamowicie się zmieniłam. Zaczęłam spędzać czas sama ze sobą, zaczęłam medytować i zaczęłam tą zmianę. Na początku moja rodzina była bardzo taka, wiesz, nieszczęśliwa odnośnie tego, kim się staje, mąż nie był zadowolony, ale w końcu wszyscy podłączyli się do tego. Kiedy ja podniosłam moje wibracje, kiedy zaczęłam kochać siebie, wszyscy dookoła mnie zaczęli podnosić również swoje wibracje. Obecnie jesteś zdrowa? Tak, jestem absolutnie zdrowa. Lekarze chcieli, abym przyjmowała przez 5 lat lekarstwa. Próbowałam, ale czułam się bardzo źle. No, teraz 5 lat jestem wolna od raka piersi. Jestem zdrowa i nie mam żadnych oznak raka. Jestem kompletnie zdrowa i myślę, że tego dokonała miłość własna. Tego dokonała zmiana sposobu, w jakim myślę na swój własny temat. Co myślałaś o sobie, zanim rozpoczęła się cała zmiana? I jaka jest różnica teraz? Różnica polega na tym, że nie kochałam siebie jako osoby, jaką byłam. Opowiadałam ci, że miałam życie pełne różnych zmagań. To było wykorzystanie fizyczne, mentalne jako dziecko, gwałt, bulimia. Nie kochałam siebie. Więc ja cały czas wyrządzałam to sobie, chciałam cały czas być szczuplejsza i szczuplejsza. To polegało na tym, że miałam nieprawidłowy umysł, po prostu nastawienie umysłu. I napisałaś na ten temat książkę, prawda? I ona jest dostępna w Polsce. Tak, tak, ona jest dostępna w Polsce na Amazonie. To jest historia na temat tego, jak zmieniło się moje życie. Więc zaczęłam kochać to, kim jestem. Zajęło mi to bardzo dużo pracy, musiałam oczyścić swój umysł, swoje myśli, jak myślę na swój temat. I to, co jest interesujące, że w ciągu swojego życia doświadczasz pewnych rzeczy, uczysz się pewnych rzeczy i to jest jakby
taka układanka, że zaczynasz to później rozumieć, dlatego tak zrobiłam, dlatego to było potrzebne, że cały czas chciałam zmieniać swoje życie, chciałam pozbyć się tego poczucia, że jestem straszną osobą. I zaczęłam naprawdę dyscyplinować siebie, pracować nad sobą. Zawsze byłam bardzo zdyscyplinowaną osobą, zawsze ćwiczyłam, zawsze dobrze odżywiałam się i dlatego właśnie nie mogłam zrozumieć, dlaczego mam raka piersi, ponieważ po prostu prowadziłam bardzo zdrowy styl życia, ale później było to zrozumiałe dlaczego. Nauczyłam się, jak zmieniać, jak siebie zmienić i kiedy patrzyłam się do lustra, mówiłam sobie, że jestem piękna, że jestem dzieckiem Boga i mówiłam sobie wiele, wiele innych rzeczy, więc jakby to jest to, co ja robię, kiedy uczę, bo ty byłaś na tym spotkaniu Najpierw pokochaj siebie i tam właśnie przelewam wszystkie te rzeczy, które sobie wytrenowałam przez te wiele lat, więc zdyscyplinowałam się tak, aby każdego dnia, wtedy kiedy pojawia się jakaś negatywna myśl, ja ją odwracam, ja ją wyłączam. Każdego dnia, kiedy mówię coś negatywnego, ja wybaczam sobie i mówię sobie, ok, spróbuję raz jeszcze zrobić to zupełnie inaczej. Moja akcja, to co robię, żeby się nie denerwować, rozumienie, że to są lekcje, dbanie o siebie fizycznie, mentalnie i duchowo. Fizycznie staram się jeść dobrze, nie jem słodyczy, nie jem mąki, z wyjątkiem tego, kiedy przybywam w Polsce, troszeczkę tutaj oszukuję, ale mentalnie też cały czas pracuję nad tym, jak myślę, cały czas jakby kontynuuję swoją edukację, czytam książki i pracuję duchowo. Czasami jeden raz dziennie medytuję, czasami dwa razy w ciągu dnia. To zależy od tego, jak mocny chcę mieć poziom, jaki mam poziom stresu. Więc pracuję ciężko, ale to nie jest ciężko w sensie, że jest to trudne. Ja pracuję nad robieniem tego, co kocham. I ja uwielbiam po prostu dbać o siebie i cały czas kocham moją rodzinę. Wciąż też mam dziecko, które wymaga opieki, które jest niepełnosprawne. Mam męża i muszę wykonywać pewne rzeczy, które powinnam wykonać, ale zrozumiałam, że muszę dbać o siebie, bo mogę wpaść w pułapkę. I medytacja na początku, jeżeli jestem sfrustrowana, to bardzo pomaga, więc za każdym razem wtedy sięgam po medytację. I jednym z takich wyzwań, które miałam i cały czas nad tym pracuję, ponieważ my cały czas nie skończymy jakby ulepszać siebie, ponieważ cały czas pojawiają się nowe lekcje i to się wszystko zmienia jakby fizycznie, ale my wciąż będziemy mieli te lekcje. I jedną z moich największych lekcji teraz jest proces starzenia. Jak dla nas wszystkich, tak. I to jest dla mnie jedna z rzeczy, która jest tak bardzo ważna, ponieważ pokochanie siebie to jest zaakceptowanie dokładnie tego, kim jesteś. Kobiety, które są starsze, one są piękne. My wszystkie, no oczywiście środowisko i media socjalne zupełnie inaczej nas tutaj nastawiają i bardzo trudno jest żyć z tymi wymaganiami. Jest takie bardzo duże ciśnienie, ponieważ my musimy być młode, musimy mieć cały czas swoje 20 lat. Tak, i nasze społeczeństwo nam to dyktuje. Wielu mężczyzn rozwodzą się z żonami i później zmieniają to na je na partnerki 20-30 lat młodsze. Ja mówię, że nie jestem przeciwna operacjom. Rób wszystko, co spowoduje, że będziesz czuła się dobrze, ale chcę uczyć tego, aby z gracją się starzeć. To jest trudne, to muszę to przyznać. Kiedy patrzę się do lustra, widzę, jak policzki już nie są takie, jak były kiedyś i cały czas nad tym pracuję. To jest cały czas, kontynuuję, po prostu myślę, nad czym powinnam dalej pracować. Widzisz siebie jako kobietę, czy obraz ciebie jako kobiety, czy się zmienił przed i do tego momentu, kiedy wszystko się zmieniło, tego momentu, aha, tak, zmieniło się, ponieważ teraz bardziej doceniam to, kim jestem. Ja wiem, że jestem wspaniałą matką, jestem wspaniałą żoną, jestem wspaniałym przyjacielem, jestem wspaniałą nauczycielką, czyli doceniam siebie jako osobowość. I wszystkie te rzeczy, ja wiem, że to daje mi wartość.
Nawet to, w jaki sposób się ubieram, to się całkowicie zmieniło. Kiedy byłam młodsza, miałam taką mentalność, że aby być sexy, co było sexy. I to były krótkie spódnice, dużo makijażu, wielkie włosy. Ja byłam takim pawiem, który myślał, że to wszystko przyniesie mi miłość. I to powodowało, że ja przyciągałam osoby złego typu. Nie takie osoby, które mnie pokochają za to, kim ja jestem, za to, jaka byłam, kiedy budziłam się rano, kiedy nie mam zrobionych włosów i nieświeży oddech. Wiesz, o co chodzi, że to jest taka osoba, którą chciałabyś mieć w swoim życiu, która kocha Ciebie bez makijażu. I dzisiaj oczywiście wykonuję makijaż, bo chcę wyglądać ładnie, ale ludzie, którymi chcesz się otaczać dookoła w życiu, muszą kochać Ciebie za to, jaka jesteś. I dokładnie tak samo jest z Tobą. Musisz kochać siebie dokładnie za to, jaka jesteś. Bez względu na to, czy jesteś wysoka, grubsza, szczupła, bez względu na to, jeżeli nie lubisz tego w sobie, popatrz się ponad to i znajdź tą miłość. I zrobienie tego, zrobisz to tylko wtedy, kiedy zmienisz ten komputer w swojej głowie, swoje myśli. Kiedy przychodzą te myśli, zatrzymaj siebie. Powiedz, nie, wiesz co, ja jestem wspaniałą osobą. I to jest bardzo trudne do zrobienia dla kobiety, to naprawdę jest trudne do zrobienia, ale to jest konsekwentna edukacja dla nas, kiedy my cały czas kontynuujemy się tego uczyć w takim dobrym tego słowa znaczeniu. I czasami, kiedy rozmawiam z koleżankami, z kobietami, one mówią, wow, to jest taka trudna praca, a ja mówię, nie, to nie jest wcale trudna praca, to jest piękna praca, kiedy zaczynasz widzieć siebie zupełnie inaczej, kiedy zaczynasz czuć się dobrze ze sobą, to jest tak niesamowite uczucie, że zobaczysz, że to naprawdę warto wykonać tą pracę. To jest niesamowite, kiedy zaczynasz czuć się dobrze ze sobą, to jest wspaniałe. Wdzięczność jest niedoceniana. To jest jeden z najważniejszych elementów, które potrzebujemy. Wdzięczność. To jest tak jak prawo przyciągania, ono działa dla Ciebie. Jeżeli Ty jesteś wdzięczna za to, co masz, wszystko zaczyna do Ciebie przychodzić. I nie robisz tego z tego powodu, ale zawsze będą ludzie, którzy są lepsi, którzy są mniejsi, gorsi, ale Ty musisz być wdzięczna za to, kim jesteś i za to, co masz. Bez względu na to, nie oznacza to, że nie będziesz chciała więcej, ale musisz być szczęśliwa i wdzięczna za to, co teraz dokładnie masz. To pomaga pracować nad swoim umysłem, pomaga medytacja w tym i to pomaga w takim udoskonalaniu siebie, edukowanie siebie. To są powody, dla których zaczniesz siebie kochać. To nie jest praca, to jest ekscytujące. Mam pytanie na temat relacji pomiędzy kobietą i mężczyzną. Ponieważ powiedziałaś, że seksualność, kiedy ty czujesz się sexy, czasami patrzę się na kobietę, o której myślę, że ona ma bardzo małe piersi, nie ma makijażu, jest ubrana na sportowo i wygląda tak codziennie, prawda? Ale patrzę się na nią i ona ma coś, i ja mówię, wow, jaka ona jest sexy, to jest niesamowite. Ona nie wygląda jak lalka, taka idealna kobieta według tych dzisiejszych ideałów. I ja myślę sobie, że my nie rozumiemy tego elementu X w nas. Czemu my tego nie rozumiemy? Że to jest coś małego. Ten element X nazywa się pewność siebie. I to, co daje nam pewność, to jest pewność makijaż, wielkie piersi, wszystko to. To jest pewnego rodzaju pewność siebie, ale to jest taka pusta pewność siebie. I bardzo dużo aktorek jest bardzo nieszczęśliwa, dlatego że są piękne, ale w środku gdzieś jest jakaś pustka. I to jest proste, ponieważ to przyciąganie, które widzisz, to jest pewność siebie, a tą pewnością siebie jest miłość siebie samej. To jest bycie w poczuciu bezpieczeństwa w tym, kim ja jestem, kochanie siebie, wiedza, kim ja jestem. Ja zawsze myślałam, że byłam takim śmieciem, że byłam niewartościowa, więc ja brałam te różne rzeczy,
te wszystkie diamenty, rubiny i mówiłam, że ja chcę to, ja chcę tamto. Ale to, kim ja byłam, to ja byłam tym diamentem. Więc ja myślałam, że jestem tym brudem, tym śmieciem, ale w środku był ten diament. I to, co musiałam zrobić, to jest po prostu pozbyć się tego całego brudu dookoła, umyć go i zobaczyć, kim jestem. I moim diamentem jest szczęście i bycie w takim pokoju wewnętrznym, kochanie siebie, pewność siebie, to jest ten diament. Nie martwienie się o to, czy ja mam mężczyznę w swoim życiu każdej minuty. Kiedy jesteś pełna, wszystko przychodzi do ciebie. Kiedy jesteś w pokoju wewnętrznym, możesz zadbać o siebie, o swoją rodzinę i jeżeli nie jesteś w małżeństwie, to przyjdzie do ciebie wtedy, kiedy pokochasz siebie. I nie musisz cały czas mieć mężczyzny, aby ciebie dopełniał, ponieważ mężczyzna nigdy ciebie nie dopełni. Dzieci cię nie dopełnią, mężczyzna cię nie dopełni, żaden przyjaciel ciebie nie dopełni. Czasowo mogą spowodować, że będziesz czuła się dobrze, ale nigdy nie wypełnią tej dziury w twoim sercu, tylko ty możesz to zrobić. I kobiety to robią i mówią, ja potrzebuję mężczyznę, żeby czuć się dobrze. Mam klientkę, to jest młoda dziewczyna, ona ma 20 parę lat, jest młodsza od swojego męża, jest piękna, ale ona jest zdewastowana w środku, ponieważ ona zawsze musi być perfekcyjna, ona zawsze musi być gorąca, musi być tą Barbie, o której ty mówiłaś. Ale jest tak nieszczęśliwa. Ma wszystko to, co kobiety chcą. Ona ma wszystkie pieniądze, ma ubrania, designer taki, ale w środku jest zdewastowana. To jest bardzo trudne. Być cały czas zawsze idealną. Ona już mówi, ja już jestem zmęczona tym, że zawsze muszę być, jak wstaję rano, muszę być super, muszę być już tą idealną. Muszę być tą kobietą, którą on chce. Bądź kobietą, jaką ty chcesz być. I zaufaj, że wszechświat ciebie poprowadzi. Zanim tutaj przyszłaś do tego życia, ty wybrałaś, co się wydarzy tobie i miej wiarę w to, że wiesz i żebyś do góry poszła duchowo, rozwinęła się tak, że teraz tego możesz nie widzieć. To tak jak na przykład próbujesz rzucić palenie, że to jest tak trudne i zaraz jesteś blisko tego punktu, że już jesteś gotowa to rzucić, ale tak łatwo jest się poddać, więc nie potrzebujesz nic, tylko siebie. I kiedy kochasz siebie, i jeżeli traktujesz siebie dobrze, jeżeli czujesz się wypełniona, kiedy jesteś sama, nawet kiedy siedzisz sobie, kiedy pada deszcz z dobrą książką i po prostu cieszysz się własnym czasem ze sobą, po prostu pijesz dobrą herbatę, siedzisz sobie, jesteś taka szczęśliwa, czujesz się dobrze w sobie. Nie ma nic lepszego niż to. I stąd pochodzi ta pewność siebie. I to jest atrakcyjne, to jest przyciągające. Tak, ten makijaż i te wszystkie inne rzeczy, to jest atrakcyjne dla niektórych osób, tak jak na przykład dla męża tej klientki, ale to jest puste. On jej nie dopełni. Wszystko, co chce, to chce mieć to trofeum tam. Bądź tym, kim jesteś. Zaufaj, że wszystko to, co przyjdzie do ciebie, to przyjdzie. Kiedy się rodzimy, prawda? Jesteśmy pełni. Mamy wszystko. Jesteśmy tym diamentem. I dlaczego, ja tak sobie myślę, dlaczego mamy ten zły program w naszej głowie, że musimy robić to oczyszczanie, aby zobaczyć tego diamenta. Dlaczego tak jest? My przychodzimy tutaj z ogromną energią i dodajemy energii w trakcie naszego dzieciństwa i były badania na temat tego, ile razy słyszymy nie, 18 milionów razy, nie rób tego, nie, to nie tak. I zaczynamy wątpić w to, kim jesteśmy. To zostaje z tobą. I przede wszystkim masz mnóstwo energii, którą ty też nosisz ze sobą z poprzednich lat. To jest mój system wierzeń. Więc od momentu, kiedy się rodzisz, jesteś bliski do czystości, jak tylko możesz.
ale zaczynasz łapać od rodziców, od rodziny wszystkie te rzeczy, tą negatywną energię, która siada, jakby osadza się na tobie, i dlatego musisz walczyć z tym, aby to uwalniać. Może nie walczyć z tym, po prostu jakby pracować nad tym, aby pozbyć się tej energii. Ale co jest powodem, dlaczego musimy to zrobić? Dlaczego to życie jest takie skomplikowane? A, to jest bardzo głębokie i bardzo duchowe. Wiesz, my jesteśmy rasą, która ewoluuje. My cały czas ewoluujemy jako istoty, jako ludzie. I kiedy ty ewoluujesz, rozwijasz się. I to, co ja wiem i to, w co ja wierzę, to to, że rasa ludzka w momencie, kiedy jest tą ewoluującą rasą, tymi istotami, za każdym razem, kiedy rośniemy, kreujemy miłość. Więc w trakcie, jak my rośniemy i kiedy podwyższamy nasze wibracje i kiedy zaczynamy kochać, po to przychodzimy, żeby uczyć się miłości, z boskości. Przychodzimy tu, nasz duch, nasza dusza jest czysta, jesteśmy częścią Boga. Bóg w nas mieszka. Ta muszla jest tylko takim oprzyrządzeniem po to, abyśmy się rozwijali, aby był następował proces ewolucji. Jesteśmy stworzeni, aby się rozwijać, ewoluować. I w tym momencie, kiedy ewoluujemy, podnosimy naszą wibrację, kreujemy miłość. Zaczyna się tworzyć balans na świecie, na ziemi, na wszechświecie. Więc miłość to jest część ewoluacji nas jako istot. Aby podnieść wibracje wszechświata, kreujemy miłość. Za każdym razem, kiedy ty się zmieniasz, ty tworzysz miłość. Za każdym razem, kiedy podnosisz wibracje, tworzysz miłość. I to jest twój cel, kiedy przychodzisz tu do ciała. Kiedy mamy tyle wyzwań, to mogę podnieść na tyle moją wibrację. I to jest to, co robimy. My żyjemy z boskością, przychodzimy tutaj do tej egzystencji ludzkiej z różnych powodów. Przychodzimy, aby pomagać zmieniać świat, wszechświat. Pomagamy, by doświadczać tego jeszcze raz. To tak jak idziemy na film i chcemy czegoś doświadczyć, chcemy czegoś zobaczyć. Przychodzimy jako armia uzdrowicieli i tych ludzi, którzy podnoszą wibracje. I każdy jako indywidualna dusza przychodzi z jakiegoś innego powodu, ale egzystencja jako ludzkość to jest po to, żeby podnieść wibracje. Życie jest trudne, kiedy nie jest trudne, kiedy rozumiesz, że to jest tak jak szkoła, tak jakbyś szedł na uniwersytet i ty go wybierasz. Ja wybieram wszystko. Kiedy ja zdałam sobie sprawę z tego, że ja wybrałam wszystko w moim życiu, wykorzystanie, choroby, wszystko. Kiedy ja zdałam sobie z tego sprawę, że ja to wybrałam, zobacz na drzewo. Kiedy drzewo rośnie, wtedy jakby dodajesz jemu nawóz, tak, aby on wzrósł, żeby go odżywić. W ten sposób my rośniemy. Nawóz powoduje, że my rośniemy. Więc za każdym razem, kiedy dzieje się coś złego, kiedy po prostu wszechświat na ciebie po prostu się wypróżnia, to po prostu jakby on ciebie nawoził. I każda turbulencja, każda trudność to jest taki krok do boskości. Każde wyzwanie pozwala ci urosnąć i urosnąć. Więc jeżeli popatrzysz na to w ten sposób, dlaczego życie jest tak trudne, to zależy od tego, jak na nie spojrzysz. Jeżeli staniesz lekko z tyłu i zobaczysz, wiesz co, to jest lekcja. Więc ja to zrozumiem, tą lekcję, po prostu zmienię swoje myślenie i powiem, wiesz co, to jest dobre, ponieważ ja zaczynam być coraz bardziej pewna siebie, rosnę, staję się coraz piękniejsza i zaczynam zbliżać się do tego, kim naprawdę jestem, częścią Boga, częścią boskości. Więc to nie jest praca, to jest tylko myślenie, zmiana perspektywy myślenia. Tak, ludzie myślą, że musisz odczuwać ból, aby rosnąć. I to wcale nie jest prawdą. Nie musisz mieć bólu. Nie musisz odczuwać bólu. Na przykład mój syn umiera. Ma 23 lata i jest w 8 stadium cirrhosis. I nie wiemy, czy on przeżyje do końca tego roku.
więc został zdiagnozowany bardzo wcześnie jako dziecko, więc dla mnie było to nawet wyzwaniem, żeby przylecieć do Polski, ponieważ ja cały czas się martwię. Muszę usiąść sobie i pomyśleć sobie, ale o co się tak martwisz? Musisz żyć tym momentem, więc mój syn jest chory i ja wiem, że on umiera, ale ja mam wybór. Każdego dnia albo być smutną i narzekać i płakać i mówić sobie, o Boże, ja biedna, zamiast, i wtedy jest trudno, to jest wtedy ciężka praca. Ale kiedy ja to odwracam, ja wiem, że to jest moja lekcja, ja wiem, że to jest lekcja mojego syna i ja wybrałam, aby celebrować jego życie, póki on tu jest i cieszę się tym czasem. Ja wiem, że on wróci raz jeszcze w innym życiu, ja wiem, że ja będę z nim do nieskończoności, ale to jest jego życie i przyszedł tutaj po to, żeby uczyć wielu, wielu ludzi. I teraz jego życie jest krótkie, ale on już tak wiele pracy wykonał przez ten krótki okres czasu, więc ja wybieram, aby nie grzebać go już, żeby nie pogrzebać go teraz. Ja wiem, że kiedy on odejdzie, to będę zdewastowana, ale ja oczywiście będę też rozumiała jednocześnie, że to był jego wybór i też mój wybór, że wybrałam, żeby on przyszedł tutaj, aby mógł urosnąć, na ile potrzebne jest mu urosnąć, więc ja będę uczyła się od niego i pomogę jemu. To jest tak piękne, ponieważ wielu ludzi jesteśmy smutni i dajemy te wibracje, że wszystko będzie szło źle. Wchodzimy w tą wibrację, więc ja sobie tak myślę, że my tak jakbyśmy po prostu karmili tą złą energię, tą niską energię. My musimy zmienić to. Musimy wysyłać miłość do wszystkiego, wszystko to, co dobre, aby podnosić wibracje. Jeżeli jesteś w stanie stanąć z boku i obserwować tą sytuację i zdecydować, jak ja zareaguję. I za każdym razem, kiedy będziesz kładła się do łóżka, mój mąż zawsze mi mówił, kiedy ja wstawałam rano i mówiłam, ale jestem zmęczona i byłam taka marudna, i ponieważ miałam syna, mam syna, który jest niepełnosprawny, więc to było bardzo trudne. Ty każdego dnia masz wybór, aby być albo szczęśliwą, albo być smutną. A ja mówiłam, tak, 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 i on szedł do pracy, a ja z tym się zmagałam, tak? Więc dzisiaj wiem, że dzisiaj, każdego dnia masz ten wybór. I przykładem tego jest, kiedy wstajesz rano i spóźniasz się do pracy i śpieszysz się, malujesz się tak szybko i maskara ci się rozmazała, jest wszędzie i po prostu za każdym razem, kiedy śpieszysz się i jesteś zestresowana, zawsze coś jest nie tak z twoim make-upem, wsiadasz do auta, ktoś niemal ciebie, masz stłuczkę i ktoś ci pokazuje tam fuck you i po prostu krzyczy na ciebie szef, po prostu kiedy jesteś w dobrym nastroju, wstajesz rano w sobotę i jest piękny dzień, świeci słońce, wszystko jest pięknie, ktoś cię przepuszcza na drodze, ty mówisz dziękuję, więc to jest twój nastrój, który dyktuje, jak będzie. I dlatego medytacja jest tak ważna, już po to, żeby uspokoić siebie, aby połączyć się z Bogiem, aby połączyć się z tą boskością, aby przepuścić miłość do siebie. Więc możemy, gdybyś mogła mi powiedzieć takie trzy elementy, które rekomendujesz każdej kobiecie, co może zrobić, aby zacząć kochać siebie samą. Trzy takie najważniejsze rzeczy. Pierwsza najważniejsza rzecz to jest, aby medytowała. Znajdź nauczyciela, nie bój się, obserwuj na YouTubie. Znajdź taką medytację przez 20 minut, połącz się z boskością, połącz się z Matką Ziemią, przepuść energię przez swoje czakry. Medytacja jest kluczowa. Wszystkie gwiazdy filmowe, ludzie sukcesu, oni medytują każdego dnia. To oni nie są w błędzie. Druga rzecz, zmień swoje myśli. Kiedy masz te negatywne myśli na temat siebie, stop, zatrzymaj siebie. I odwróć to i powiedz sobie, wiesz co, ja może wyglądam grubo w tych ubraniach dzisiaj, to jest moja myśl, ale to jest stare, ja jestem dobrą osobą, jestem dobrym przyjacielem, dobrą matką, więc zmień swoje myśli i wtedy postaw sobie małe cele. Nie stawiaj wielkich celów, że ja będę chodziła codziennie na gimnastykę i zacznij od małych rzeczy.
Ja wtedy będziesz odnosiła sukcesy i wtedy, kiedy odniesiesz porażkę, nie biczuj siebie, zacznij raz jeszcze. Dzieci nie uczą się chodzić po prostu przez jeden wieczór, budzą się rano i zaczynają chodzić. Oni idą kilka kroków i upadają, idą kilka kroków i upadają. I nie tylko, że idą kilka kroków, ale każdy dookoła nich mówi: wow, wow, super, dasz radę. I dziecko: jest, tak, jeszcze raz spróbuję. Tak, bądź swoją, czyli liderką. Bądź osobą, daj sobie aplauz za to, że próbujesz. Nawet jeżeli upadniesz, wstań, potrzebujesz, to jest piece of cake. Nie powoduj, żebyś czuła się gorzej. Po prostu jutro rano zacznę od nowa. To jest powolny proces. Edukuj swój umysł, czytaj książki, jak stać się lepszą. Idź do ludzi i poproś, aby ciebie coachowali. To jest powolny proces. To jest proces, jak zaczynasz zmianę, jak zaczynasz kochać siebie. Dziękuję ci bardzo mocno. Proszę. To było wspaniałe. Yes. Dziękuję ci za obejrzenie wywiadu z Laurą Leon na temat kobiecości. Jeśli ci się on spodobał, proszę udostępnij go znajomym, a także zasubskrybuj mój kanał Jedność jest siłą.